Monitor EnergiFox to, jak jego nazwa wskazuje, urządzenie, które służy do monitorowania parametrów sieci elektrycznej. Dokonuje pomiaru w instalacji jedno- lub trójfazowej. Mierzy energię w obu kierunkach, pobraną oraz oddaną, więc idealnie nadaje się do nadzoru instalacji fotowoltaicznych. Urządzenie montowane jest w skrzynce rozdzielczej na szynie DIN. Zakres pomiarowy do 40 A, a więc dostosowany jest do instalacji domowych. Do działania monitora nie jest potrzebny żaden kontroler czy jednostka centralna. Komunikacja odbywa się przez domową sieć Wi-Fi. Dzięki temu nie trzeba prowadzić instalacji przewodowej do odczytu danych. Do danych mamy wgląd w dowolnym momencie poprzez zdalny dostęp przez polską chmurę FNTF. Sterownik ten umożliwia również porównanie kosztów zużycia energii dla różnych taryf i wybranie takiej, która będzie dla nas najbardziej korzystna. Aplikacje mobilne dla systemów Android i iOS są bezpłatne. Monitor sprzedawany jest w zestawie z trzema przekładnikami prądowymi i anteną. Przekładniki są miniaturowe. Ich rozmiar to 26 na 26 mm w podstawie i wysokość 40 mm. Ponieważ przekładniki mają otwierany rdzeń, możemy przeprowadzić nieinwazyjny montaż. Montaż. Do zacisków górnych 1, 2, 3 podłączamy zasilanie L1, L2, L3. Do zacisku czwartego podłączamy przewód N, neutralny. Do zacisków dolnych podłączamy przekładniki. Prawidłowy sposób montażu pokazany jest na rysunku. Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na sposób przełożenia przewodu przez przekładnik oraz właściwe podłączenie przewodów z przekładnika do monitora. Przewody oznaczone jako L kolor biały i K kolor czarny. Z lewej strony kontrolka status sygnalizuje stan urządzenia, tryb fabryczny, połączenie z siecią Wi-Fi lub jego brak. Kontrolka error służy do sygnalizacji błędu. Po prawej stronie trzy kontrolki L1, L2, L3 sygnalizują obecność napięcia oraz poboru energii elektrycznej. Włączona kontrolka L1, L2, L3 oznacza obecność napięcia na danym torze pomiarowym. Krótkie mrugnięcia oznaczają pobór energii czynnej. Przycisk reset służy do przywracania ustawień fabrycznych. Konfiguracja monitora w aplikacji Fox. Pierwsze uruchomienie monitora. Po podłączeniu urządzenia przeprowadzamy proces konfiguracji urządzenia. Proces ten wygląda tak samo jak w przypadku innych urządzeń tego systemu. Aplikacja dostępna jest dla systemu Android oraz iOS. Po otwarciu aplikacji klikamy w Wykryj urządzenia. Dalej. Jeśli jest to pierwsze urządzenie z systemu Fox, konfigurację rozpoczynamy od utworzenia konta w chmurze. Jeśli już mamy jakieś urządzenia, podajemy dane do tego konta. Uwaga! Konfiguracja zdalnego dostępu jest niezbędna do rejestracji wyników pomiarów. Wprowadzamy adres mailowy, hasło, akceptujemy regulamin, zatwierdzamy OK. Dane wykorzystane do utworzenia konta wprowadzamy w pola poniżej. Nazwa urządzenia może być dowolna, np. monitor energii, dom. Adres mailowy, hasło i klikamy w dodaj. Poniżej widzimy zapisane informacje dotyczące naszego konta. Klikamy dalej. Menadżer haseł.
tworzymy hasła dla urządzenia. Hasło administratora, czyli osoby dysponującej pełnymi uprawnieniami do konfiguracji i sterowania urządzeniem, oraz hasło użytkownika. To osoba, która ma możliwość podglądu danych bez dostępu do ustawień konfiguracyjnych. Hasło jest kluczem do urządzenia. Więcej informacji o roli haseł i ich wykorzystaniu do zarządzania użytkownikami znaleźć można na stronie fifcom.pl. Menadżera kalendarzy pomijamy. Ostatni etap to wyszukanie naszego urządzenia. Jeśli monitor nie został znaleziony, sprawdźmy, czy włączony jest moduł Bluetooth i lokalizacja. Klikamy w ikonę zostało nawiązane połączenie z modułem. Klikamy w plusa. Otwiera się okno konfiguracyjne. Wprowadzamy nazwę, pod którą będzie pojawiało się to urządzenie. Wybieramy hasła dla administratora oraz użytkownika. Wybieramy sieć Wi-Fi, do której zostanie przyłączony monitor i podajemy hasło do tej sieci. Sterownik pracuje na częstotliwości 2,4 GHz. Wybieramy konto zdalnego dostępu, do którego przypisany będzie monitor sieci. Zatwierdzamy klikając w OK. Klikamy w zakończ i akceptujemy. Tak. Przeniesieni zostaniemy do miejsca, w którym będziemy mogli utworzyć folder, do którego przyporządkujemy nasze urządzenie. Klikamy w plusa i nadajemy nazwę nowego folderu. Zatwierdzamy OK. Zamykamy zarządzanie folderami, klikając znak X w lewym górnym rogu. Klikamy w nasz folder. Trzy kropki w prawym górnym rogu. Zarządzaj urządzeniami. W prawym górnym rogu dodaj urządzenia. Wyszukujemy urządzenie lub urządzenia, które dokonują pomiaru sieci. Klikamy OK. Możemy zmienić kolejność ustawień lub zmienić sposób wyświetlania danych. Wchodząc w folder, będziemy mieli podgląd zużycia energii. Rejestracja danych wymaga stałego dostępu miernika do internetu. Włączenie rejestracji danych. Parametr ten uaktywniamy w ustawieniach modułu. Przytrzymujemy długo ikonę monitora, trzy kropki, wybieramy ustawienia, zaznaczamy telemetria, status rejestracji zmienił się na aktywna. Poniżej w kółku z literą I znajdziemy informacje o sposobach wyświetlania rejestrowanych danych poprzez aplikację Fox lub stronę internetową Telemetron F-Home Cloud. Podgląd danych w aplikacji Fox. Sposób pierwszy. Więcej informacji uzyskamy po naciśnięciu w ikonę monitora i przytrzymaniu jej. Klikamy w trzy kropki, wybieramy pomiary. Mamy podsumowanie oraz parametry z podziałem na każdą fazę L1, L2, L3.
Sposób drugi. Jeszcze raz klikamy w trzy kropki. Tym razem wybieramy opcję Telemetria. Pojawiają się informacje o parametrach sieci. Informacje te dodatkowo zobrazowane są w postaci wykresów. Na górze mamy informacje o zużyciu energii czynnej i biernej. Poniżej informacje dla poszczególnych faz oraz graficzne przedstawienie tych danych. Podsumowanie lub rozbicie na poszczególne fazy. Klikając w kwadraty, czyli kalendarz, możemy wybrać podgląd danych dla konkretnego dnia, miesiąca, roku. Klikając w dowolną część wykresu, pojawią się dokładne dane dla danej pory, godziny. Dane można skalować, powiększać lub pomniejszać. Możemy przeglądać dane w różnych okresach. Dzień, miesiąc, rok. W podobny sposób te informacje przeglądać możemy poprzez przeglądarkę internetową. Przegląd danych poprzez przeglądarkę internetową. Informacje o tym, gdzie przeglądać dane, znajdziemy w aplikacji w ustawieniach modułu. Kółko z literą I. Oraz w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej. Instrukcja strona 12. Do logowania używamy adresu mailowego oraz hasła wykorzystanych do utworzenia konta w aplikacji Fox. Na górze znajdziemy podsumowanie zużycia energii czynnej oraz biernej. Poniżej mamy prezentację graficzną zebranych parametrów. Informacje są przedstawiane jako podsumowanie lub oddzielnie dla każdej z faz. Klikając w dowolną część wykresu, pojawiają się dokładne dane dla danej pory, godziny. Każda z faz prezentowana jest oddzielnie. Mamy też informacje uśrednione oraz minimalne i maksymalne. Wykresy możemy powiększać oraz zmniejszać. Z kalendarza możemy wybrać wskazania z wybranego przez siebie dnia. Podobnie możemy przeglądać dane dotyczące napięcia, prądu oraz energii czynnej i biernej. Zakres rejestrowanych parametrów. Moc. Podsumowanie oraz dla każdej fazy oddzielnie, napięcie dla trzech faz, energia czynna pobrana i oddana, energia bierna pobrana i oddana. Monitor rejestruje wszystkie istotne parametry sieci elektrycznej. Rejestruje też wartości średnie, minimalne i maksymalne. Możemy przeglądać dane w różnych okresach: dzień, miesiąc, rok.